Cześć, siemanko, jestem Krysman, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I przepraszam na samym początku, że nie było wstępu, tak jak zawsze, ale to jest troszkę inny odcinek. Jest zbyt krótki, żeby nagrywać ten cały wstęp, zakończenie i tak dalej, więc z góry przepraszam za to. Ale bardzo byłoby milutko, jakbyście zasubskrybowali kanał z dzwoneczkiem, żeby was nie ominęły nowe odcinki typu takich, co teraz oglądacie, bo na pewno myślę, że to jest fajna funkcja YouTube'a, w sumie nie YouTube'a, ale pewnej stronki, do której zaraz przejdziemy. I też byłoby mi bardzo, bardzo milutkie, jakbyście wbili na mojego Discorda i też jakbyście zostawili łapeczkę w górę. No dobra, więc przejdźmy już do seta. O co chodzi z tym kolorowym YouTube'em? Kolorowy YouTube, jak wiecie, YouTube to YouTube, ale można zrobić coś takiego jak kolorowy YouTube RGB, czyli nam się na przykład łapeczki w górę będą zmieniały na świecące, przycisk subskrybuj, czas oglądania i nie tylko. I jeszcze dużo rzeczy, na przykład dzwonek i tak dalej, więc zaraz to wszystko zobaczycie. Więc pierwszym krokiem trzeba wejść sobie na stronkę, którą będziecie mieli oczywiście w opisie i będziecie mieli tutaj takie coś. Mamy tutaj Saber na przykład, coś takiego, mamy Rainbow YouTube. I na przykład, nie wiem, mamy coś takiego. Najpierw sobie przejdziemy do Rainbow YouTube++. Wchodzimy sobie tutaj w to coś. No i klikamy tutaj Customize Settings. Ustawiamy tutaj jak chcemy, ja mam coś takiego, myślę, że wam to starczy. I klikamy Install with Styles. Teraz tak, trzeba tutaj dodać rozszerzenie do Chroma. Klikamy dodaj rozszerzenie, sprawdza nam. No i dobra, jak nam dodało, można sobie z tego wyjść. Wchodzimy na tę stronę i klikamy zainstaluj styl. Klikamy sobie i zaraz nam powinien się zainstalować styl. Czekamy. Ok, więc jak styl nam się zainstalował, powinniśmy mieć tutaj zainstalowany styl, taki guziczek na zielono. Więc teraz przechodzimy do YouTube'a. Jak wiecie, nic na razie się nie dzieje, więc robimy sobie F5. No i co my tutaj mamy na razie RGB. Tutaj jak widzicie mamy w dzwoneczku jakieś takie kropki obok YouTuberów. No dobra, ale to w sumie mało na razie, więc tak, na przykład przyjdziemy sobie do mnie na kanał. Więc tutaj tak, mamy dostosuj kanał, zarządzanie filmami, tutaj tą ikonkę YouTube'a. Można też sobie wejść w jakiś odcinek, na przykład mój najnowszy. No i mamy, jak widzicie, wszystko tutaj pięknie RGB. Mamy kolorowy paseczek, jak widzicie, mamy tutaj kolorowy dźwięk. No i jak nie będziecie mieć kolorowych łapek, to musicie po prostu zostawić sobie łapeczkę w górę lub w dół pod jakimś filmikiem i wtedy będziecie mieć RGB. Mamy tutaj jakieś aktualne na żywo, jak widzicie, na hausach, Kamikso, nie wiem, Nalepa, jakieś inne tam live'y, więc myślę, że naprawdę spoczka jest taka opcja, ale można sobie dodać jeszcze coś takiego jak NyanCut. Zobaczmy, więc klikamy tutaj jeszcze raz install style. Jak będziemy mieć już style installed, no to sobie oczywiście chodzimy w YouTube'a, robimy F5. No i myślę, że naprawdę mamy kozackiego YouTube'a. Uwierzcie mi, fajnie to wygląda. Nawet fajnie dodać takiego samego katka jak kata, żeby tutaj sobie zapełnił pęczą. Więc jak wam się spodobał taki odcinek, to myślę, że warto sobie coś takiego zrobić. Niedługo wlatuje fajny konkurs prawdopodobnie, więc zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być oczywiście na bieżąco. Konkurs myślę, że jest spoczko. Jeszcze nie będę wam zdradzać, no co jest, ale prawdopodobnie kolejny odcinek już będzie z tego. Więc odcinka za 3 dni prawdopodobnie nie będzie. Zobaczymy jeszcze tam zleczne społeczności, więc śledźcie. A my się już widzimy w kolejnym odcinku. Życzę wam miłego dzionka. Siemka.